propaganda. Chęć przekonania drugiej osoby do swoich racji, poglądów i idei. Brzmi to bardzo niewinnie. Sęk jednak w tym, do jakiego celu i jakimi metodami chce się pozyskać tłumy. W historii PRL-u mamy do czynienia z przeróżnymi odcieniami propagandy. Od tej najbardziej porywającej za serca, poprzez wyszydzającą, zastraszającą, aż po propagandę sukcesu. Jakakolwiek by ta propaganda nie była, zawsze kojarzyć się będzie z praniem mózgów. Czystą materię bardzo łatwo jest zaprogramować. Ale jeśli mówimy już o programach, to pierwszym oficjalnym programem, jaki Polacy mogli usłyszeć, był program Radia Moskiewskiego. W 1944 roku właśnie stąd usłyszeliśmy manifest PKWN. Już wtedy zaczęto przekonywać naród do nowej idei. Halo, halo, tu Polskie Radio Lublin na fali 224 metry. Proszę Państwa, dzisiaj nadajemy pierwszą audycję Polskiego Radia po wojnie. Na wstępie odczytam Państwu tekst manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Manifest ten, znany już wszystkim w Lublinie, chcemy przekazać wszystkim naszym rodakom, czekającym jeszcze na wyzwolenie po drugiej stronie frontu. PKWN. Co oznacza ten skrót? Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Dobrze. Co nam możesz powiedzieć na ten temat? PKWN była to pierwsza władza w powojennej Polsce. Manifest został wydany w Lublinie na terenach wyzwolonych przez Armię Radziecką. Jego znaczenie było dość ograniczone i praktycznie nieznane poza tymi terenami. Cała Polska dowiedziała się o wadze historycznej tego dokumentu dużo później. Czytałeś manifest? Czytałem. Czytałeś. To zacytuj nam jego treść. Punkt po punkcie. Nie znasz treści manifestu? Ale znam jego skutki. Słucham. A pan? Myślę, że wobec takiej postawy ucznia w czasie egzaminu maturalnego nie możemy pozostać obojętni. To nie jest byle jaki dokument. Otrzymujesz ocenę niedostateczną. Przez wiele lat, dzień 22 lipca 1944 roku, kiedy to ogłoszono manifest PKWN, uważany był za najważniejszą datę historyczną. W szkołach uczono, że to właśnie ten dokument stworzył podwaliny demokracji. Oficjalna propaganda głosiła, że Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego powołany został w dniach od 20 do 22 lipca przez Krajową Radę Narodową obradującą w Chełmie. Tymczasem członków tej rady wówczas tam nie było, a o tym, że są jego założycielami i autorami manifestu, dowiedzieli się z Radia Moskwa. Nawet nazwisko przewodniczącego nie było prawdziwe. Stalin uznał, że Edward Osupka nie brzmi wystarczająco polsko. Dodał mu więc drugie nazwisko, Morawski. Cała otoczka wokół manifestu PKWN była tak misternie utkana, że niektórzy Polacy uwierzyli w dobrą wolę nowych władz Polski. Byłem młodziutkim człowiekiem, że miałem 20 parę lat, jak byłem tym pełnomocnikiem rządu. To dla mnie i wszystkich ludzi, z którymi się tu stykałem, było jasne, że to jest robota dla Polski. Ja wstąpiłem do partii w styczniu 1945 roku. A to dlatego, że pracując jako robotnik przymusowy, pracowałem też i tam poznałem dwóch bardzo szlachetnych ludzi, członków Komunistycznej Partii Polski. Nabrałem do nich pełnego zaufania. I w ten sposób znalazłem się w partii. Która to partia w programie swoim zawierała te zadania, których realizacja mnie osobiście z patriotycznego punktu widzenia jak najbardziej odpowiadała. Manifest PKWN był pierwszym jaskrawym przykładem propagandy komunistycznej w Polsce. Pierwszym, ale nie ostatnim, bowiem już dwa lata po jego ogłoszeniu, w 1946 roku, władza przeprowadziła powszechne ludowe referendum. Na postawione w nim pytania naród miał odpowiedzieć trzy razy tak lub trzy razy tak.
Ponieważ w owych czasach telewizja jeszcze nie istniała, w związku z tym nie było możliwości wykupienia czasu antenowego na tak zwane reklamówki wyborcze. Wszelkie hasła propagandowe pojawiały się za to na murach i płotach. Takie socrealistyczne graffiti. Ubiję jak psa! A czy ja trzymam twojego kota na sznurku? Przylas to jest! No tak, już mu w 20 talerzach mleka ponastawiał! Wolno mnie! Moje mleko i moje talerze! Wejdę, trzymaj mnie, bo nie zdzierżę z tym zlodziejem! Pędzla, dawaj! Co się dziwisz? No bo Rymu nie ma. Czołem. Coś tam Pawlak na bas grał, co? O, toś ty taki? Przeciw ziemiem odzyskanym jesteś i za senatem? Czyś ty się, chłopie, szaleju najadł? Ja tam za senatem nie jestem, ale przeciw Kargulowi. Taki to jest twój Polaka znak? Pawlaka znak. Chłopie, my tu jak pszczoły, jak mrówki. Jednej zakładamy, a ty co? Dywersję robisz, jak za Niemca? Kot jest mój. Aha, to przez twojego kota ma nie być jedności w narodzie, tak? W połowie 1946 roku zapytano społeczeństwo, czy jest za zniesieniem Senatu, za reformą rolną i upaństwowieniem przemysłu z jednoczesnym zachowaniem własności prywatnej i za utrwaleniem granic na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej. Aby skłonić Polaków do głosowania trzy razy tak, specjaliści od propagandy sięgali po różne argumenty. Do polskich kobiet zwracają się na przykład słowami głosuj trzy razy tak dla szczęścia swoich dzieci. Opozycja skupiona wokół Stanisława Mikołajczyka była w trudnej sytuacji. Popierała bowiem reformę rolną i przesunięcie granicy Polski na zachód. Nawoływała jednak, aby głosować przeciwko zniesieniu Senatu. 30 czerwca 1946 roku 80% społeczeństwa poparło opozycję. Natomiast oficjalna propaganda głosiła coś wręcz przeciwnego, że 68% Polaków jest za komunistami. Już wtedy ludzie zdawali sobie sprawę z dokonanego na wielką skalę fałszerstwa. Z okazji właśnie referendum została zorganizowana impreza, taka artystyczna, i równocześnie wystąpił nasz chór Hejnał. Przy Partyzantów 2 w Domu Kultury Kolejarz. Na scenie za nami, z tyłu, były trzy zgłoski. Tak, tak, tak. Ktoś jednak te pierwsze litery T poodleteł i zostały tylko trzy AK, 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 które wtedy było potępiane, no bo przecież wiele lat jeszcze potem nie można było nic przyznawać się, że człowiek gdzieś pracował w AK. No, była konsternacja, bo kazano zaraz opuścić kurtynę, pytano, kto to zrobił, dlaczego i tak dalej. Po jakimś czasie to się jakoś uspokoiło, no i wreszcie po tym wszystkim podniosiono od razu ponownie kurtynę i dopiero wtedy odbył się koncert. W atmosferze terroru sfałszowano wyniki wyborów. Oficjalnie 80% społeczeństwa poparło nową władzę. Jednocześnie dbano o zachowanie pozorów normalności, suwerenności i poszanowania tradycji w państwie. Nawet wybrany w 1947 roku na prezydenta Bolesław Bierut zwieńczył swoje ślubowanie słowami „Tak mi dopomóż Bóg”. Jako głowa państwa uczestniczył też w procesji Bożego Ciała. W rzeczywistości wszystkie działania zmierzały do tego, aby upodobnić Polskę do Związku Radzieckiego. W nowej Polsce, Polsce ludowej, wszystko musiało być największe, najlepsze, najpiękniejsze. Jednym słowem, doskonałe. Właściwie propaganda odbudowy kraju nie była bardzo potrzebna, gdyż naród tak bardzo chciał powrócić do normalności po wojnie, iż wykrzesywał z siebie takie siły, przy których Schwarzenegger to nic. Ale władza chciała, żeby zadowolony był towarzysz Stalin. Bo Stalin lasy w pochód śle, rzeką,
pustynię płynąć każe. Stalin, towarzysz. Stalin, wódz. Stalin, inżynier naszych marzeń. Najbardziej jaskrawym przykładem propagandy tamtych lat był plan 6-letni, a w tym budowa nowej huty. Koniec zmiany! 30509 cegieł! Koniec! Jest! Nie, no właśnie, jest! Nie. Nie wydały zakord w budownictwie. Mateusz Birkut ze swoim zespołem nie tylko ułożył zapowiedzianą ilość 28 tysięcy cegieł w murach podziemia, ale ilość tę znacznie przekroczył. Patrzę na tablicę wyników. 30509 cegieł. Serdecznie gratuluję. Wzruszenie ogarnia się. Koniec! Koniec zmiany! Koniec zmiany! No, Birku! Serdecznie gratulujemy, nie tylko my. Wzruszenie ogarnia wszystkich. Wrócę do postaci tej, która była pierwowzorem Człowieka z marmuru w filmie Andrzeja Wajdy, do Piotrka Ożeńskiego. Otóż trudno nie powiedzieć o historii jego rekordu murarskiego, który on i jego koledzy murarze nazywali wyczynem. Oni po prostu w tym się wyżywali. Oni postanowili być lepsi od murarzy warszawskich z Muranowa i położyć w ciągu 8 godzin, czyli jednej zmiany, więcej cegieł niż oni. I to im się powiodło. I podczas tej pracy faktycznie wydarzył się wypadek tego, nazwijmy to, sabotażu, podłożenia temu chłopcu rozpalonej cegły. To była chęć skarcenia, ukarania go za to, że był tak dobry w swojej pracy. I on wziął tą cegłę do ręku, którą ktoś rozpalił w ognisku, natychmiast rzucił, ale bąble miał na palcach, został poparzony. A więc byli tacy, którzy towarzyszyli temu entuzjazmowi młodych, ale byli i tacy, którym się to nie podobało. Na przełomie lat 40. i 50. propagandowy entuzjazm przeplatał się ze strachem. Oficjalnie na firmamencie świeciła tylko jedna gwiazda – Józef Wissarionowicz Stalin. W Polsce na piedestał wyniesiono prezydenta Bolesława Bieruta. Dla uczczenia jego urodzin robotnicy przekraczali normy pracy. Kobiety i dzieci słały listy z pozdrowieniami. Kult wodza i kult jednostki był nieodłącznym elementem systemu totalitarnego. Winą za pogarszającą się sytuację materialną społeczeństwa obarczono wrogów klasowych, imperialistów, opozycjonistów, księży oraz kułaków. Spekulanci, asy czarnej giełdy przy pracy. Jak widać, miłośnicy lekkich zarobków nie bardzo się kwapią do uczciwej roboty z łopatą w garści. Najprawdopodobniej jednak nie są całkowicie wyprani z resztek poczucia wstydu, skoro z takim zażenowaniem unikają obiektywu fotoreportera. Nasz korespondent wyjaśnił im, że od tego, z jaką energią wezmą się wreszcie do pracy, zależy przyspieszenie lub opóźnienie terminu odzyskania przez nich wolności. Ten środek wychowawczy, jak widać, poskutkował i giełdziarze zabrali się na serio do roboty. Sytuacji nie zmieniła nawet śmierć Stalina. Na znak żałoby rozpętano propagandową histerię. We wszystkich krajach demokracji ludowej stanęły zakłady pracy i przestała działać komunikacja miejska. Polskie władze również uczciły pamięć Stalina. Na 3 lata Katowice stały się Stalinogrodem, a największe poznańskie zakłady imienia Cegielskiego nazwano imieniem Stalina. Wydawałoby się, że wraz ze śmiercią Stalina będzie można przewrócić kolejną kartkę w książce. Nic bardziej mylnego. Dopiero po 3 latach nastąpiła prawdziwa odwilż. Jest rok 1956. Robotnicy w Poznaniu wychodzą przeciw władzy na ulicę. Żądają chleba. Chleba i prawdy. A dookoła mówi się, że to wyszli nie robotnicy,
ale wichrzyciele i chuligani podjudzani przez zagraniczne agentury będące w tym czasie na targach poznańskich. Po zamieszkach czerwcowych w Poznaniu, w których 1000 osób zostaje rannych, a 100 traci życie, władza zdaje sobie sprawę z tego, że musi coś narodowi obiecać. Ucieleśnieniem nadchodzących przemian miał się stać Władysław Gomułka, więzień polityczny, przeciwnik Stalina i ofiara jego systemu. W 1956 roku jako pierwszy sekretarz zyskuje poparcie społeczeństwa. W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Ideje socjalizmu, przeniknięte duchem wolności człowieka i poszanowania praw obywatela, w praktyce ulegały głębokim wypaczeniom. Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. Nowy przywódca szybko zaczął wycofywać się z obietnic dotyczących demokratycznych przemian. Rozpoczął walkę z intelektualistami i kościołem. Społeczeństwu żyło się coraz gorzej. Był to dobry moment, aby znaleźć kolejnego wroga Polski Ludowej i odciągnąć tym samym uwagę od winnych. Z niezrozumiałych dla przeciętnego Polaka powodów napiętnowani zostali Polacy żydowskiego pochodzenia. Dawaj pan! Po co wy to bierzecie? Dobre, ale patrzcie, co ja mam. Syjaniści do Syjamu? Świetnie. Nie rozumiem, dlaczego akurat do Syjamu, co? Ty może wiesz, o co chodzi? Syjaniści to źli Żydzi. Nie uważałaś na lekcji pani dyrektor? Daleko ich chcą wysłać. Martyś, ty? Martyś, a kto od nas pojedzie? Mamy jakichś syjonistów, co? Nie. Mamy dyrektora Hahnemana, ale przecież wszyscy wiedzą, że to uczciwy i porządny człowiek. Słuchajcie, ale to jest chyba pomyłka, nie? Przecież powinno być do Synaju, albo jeszcze lepiej na Syn. Poprawiacz się znalazł. Rewizjonista! Stwierdzamy, że władza ludowa stworzyła trwałe podstawy rozwoju kultury narodowej. Dlatego z wielkim niepokojem i oburzeniem śledzimy awantury grup studenckich, którym przewodzą znani rozrabiacze. Michnik, Schleifert i inni. Potępiamy syjonistów, wielbicieli izraelskiego Blitzkriegu Mojsze Dayana. Potępiamy różnego rodzaju rewizjonistów i naprawiaczy socjalizmu. Zbyt dobrze znamy ich niechlubną przeszłość i rolę, jaką odegrali w organizowaniu hałaśliwych ekscesów. Pretekstem do ataku na Polaków żydowskiego pochodzenia był konflikt na Bliskim Wschodzie w 1967 roku. Tak naprawdę konflikt ten nikogo w Polsce nie obchodził. Stał się jednak doskonałą okazją do przeprowadzenia czystek w aparacie partyjnym i na kierowniczych stanowiskach. W ataku na Żydów Gomułka posunął się do nazwania ich piątą kolumną, co wywołało niesmak nawet w kręgach partyjnych. W 1968 roku do antyżydowskiej nagonki próbowano wciągnąć również studentów i intelektualistów. Młodzież protestującą z powodu zdjęcia z afiszy dziadów Kazimierza Dejmka władza uwikłała w fikcyjny konflikt. W wyniku nagonki z Polski wyemigrowało około 20 tysięcy Żydów i Polaków pochodzenia żydowskiego, a w samej Warszawie z funkcji kierowniczych usunięto 800 osób. Nagle w szkole nasz rówieśnik, nasz kolega szkolny, wystąpił z taką ideą, że piszemy, my, szkoła będąca pod auspicjami UNESCO, list otwarty do Organizacji Narodów Zjednoczonych, potępiający brutalną agresję Izraela, soldateski izraelskiej przeciwko naszym przyjacielskim krajom arabskim. I zaczęto zbierać podpisy pod tym. I wtedy myśmy z Ludwikiem Stomą pomyśleli sobie, że jak to jest ohydne, nie można tak. I zaczęliśmy prowadzić propagandę wśród naszych kolegów przeciwko temu. I nagle się okazało, że w tej całej szkole prawie nikt nie podpisuje tego listu. I sprawa, wydawało się, że została zamknięta, a tymczasem natychmiast okazało się, że nasi rodzice są wzywani do szkoły i nagle w szkole dowiadują się, że właściwie ze względu na antysocjalistyczną działalność dwaj uczniowie szkoły, Ludwik Stomba i Andrzej Friedman, będą relegowani już.
I moja mama była wzywana wielokrotnie przez dyrektora tejże szkoły, który to właśnie tę kampanię zaczął wyraźnie w szkole organizować na wyrzucenie nas. O co chodzi, co ma być? No wie pani, jasnym, otwartym tekstem. Ja mam na liście do wyrzucenia w tej sprawie dwóch uczniów, katolika i Żyda. Ja na tym zrobię karierę, ja ich wyrzucę. Niezależnie od zapewnień propagandy, władza Gomułki chyliła się ku upadkowi. Polska była szara, biedna i niesuwerenna. Użycie wojska przeciwko protestującym robotnikom na wybrzeżu ostatecznie skompromitowało władzę. Gomułka musiał odejść. Na początku lat 70. propaganda zaczęła zawodzić. I nie ma co się dziwić, bo ludzie już mieli dosyć wspólnego wroga, winnego wszelkiego zła. Rozumiał to doskonale Edward Gierek i w miejsce propagandy zastraszania wprowadził propagandę sukcesu. Sam pamiętam, jak w szkole średniej na lekcjach, to były chyba godziny wychowawcze, czy wychowanie obywatelskie, wmawiano nam, że jesteśmy potęgą w wydobyciu węgla, produkcji stali, pewnie jeszcze ropy naftowej też. W każdym razie taką wielką, nęcącą obietnicą był małolitrażowy samochód dla każdego Polaka. Maluch stał się marzeniem każdego z nas. Nowy pierwszy sekretarz partii, Edward Gierek, chciał uchodzić za dobrego gospodarza. Hasła, żeby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej, jego pomożecie, przeszły do klasyki systemu. Dzięki zachodnim kredytom Polska szybko stała się olbrzymim placem budowy. Przeciętnemu Polakowi postęp miał udowodnić ściągnięcie licencji Coca-Coli, produkcja maluchów i budownictwo mieszkaniowe z tak zwanej Wielkiej Płyty. Przykładem niezwykłego postępu polskiej myśli technicznej było wysłanie w kosmos pierwszego pilota Mirosława Hermaszewskiego. Pragnę jeszcze raz wyrazić moją głęboką wdzięczność Komitetowi Centralnemu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Rządowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Komitetowi Centralnemu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i Rządowi Radzieckiemu za okazane mi zaufanie. Po latach wiemy, że ta przejściowa poprawa wiązała się z zaciągnięciem przez Gierka ogromnych kredytów zagranicznych, z których spłatą mieliśmy problemy już w połowie lat 70. Ale do tej pory wielu Polaków twierdzi, iż za Gierka żyło im się najlepiej. Ja sam pamiętam, jak biegając za dziewczynkami, słyszałem z ich ust wierszyk. Chcesz tu Gierka? Idź do Gierka. Gierek ma. To ci da. Oficjalna propaganda głosiła, że pogłębiający się kryzys jest jedynie manewrem gospodarczym, a fałszowane statystyki dowodziły, że nadal jesteśmy światową potęgą. W lipcu 1980 roku rozpoczyna się fala protestów. Władza unika słowa strajk. Dziennik telewizyjny informuje więc o nieuzasadnionych przerwach w pracy, a zawiązujące się komitety strajkowe nazywane są postojowymi. Świat dowiaduje się o strajkach w Polsce dzięki opozycji, która informacje przekazuje zachodnim dziennikarzom. Władza nie pozostaje dłużna. Rozpętuje prawdziwą wojnę propagandową, której celem jest ośmieszenie ruchu Solidarności i jego przywódców. Jednym z elementów tego była specjalna akcja niszczenia pomników radzieckich lub też malowania na nich jakichś wrednych napisów. Mówiono, o właśnie to jest ta Solidarność, to niby to pokojowa, a oni chcą właśnie tutaj doprowadzić do skonfliktowania ze Związkiem Radzieckim. Pokazano to specjalnie, długo w telewizji. I w takiej sytuacji, jak się te prowokacje pojawiły, to sam Wałęsa i czołowi działacze Solidarności poszli pod te pomniki i czyścili te pomniki, żeby pokazać, że to nie myśmy to zrobili. To zrobili inni, którzy się ukrywają, to są coś prowokatorzy. Po jakimś czasie ta akcja została znacznie zminimalizowana. Okazało się, że ona nie trafiona. Społeczeństwo nie wierzy już propagandzie. Władza musi pójść na ustępstwa. 30 sierpnia podpisane zostaje porozumienie z protestującymi robotnikami w Stoczni Szczecińskiej. Dzień później Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski podpisują porozumienie w Stoczni Gdańskiej. Największą zdobyczą opozycji jest zapis o możliwości powołania samorządnych związków zawodowych. Miejsce Edwarda Gierka zajmuje Stanisław Kania, a w lutym 1981 roku premierem rządu zostaje generał Wojciech Jaruzelski. Coraz częściej mówi się o zagrożeniu ze strony radzieckiej. Propaganda rządowa tworzy atmosferę strachu, udowadniając, że to Solidarność przygotowuje się do wojny. W
telewizji i prasie ukazują się materiały o ujawnianiu ulotek i magazynów broni w mieszkaniach opozycjonistów. Ma to być uzasadnieniem konieczności wprowadzenia 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. Dla zatarcia wrażenia o wypowiedzeniu narodowi wojny, Jaruzelski decyduje się na internowanie nie tylko liderów Solidarności, ale i ludzi odpowiedzialnych, jego zdaniem, za kryzys roku 80. W obozach odosobnienia znaleźli się więc m.in. Edward Gierek, Zdzisław Grudzień i Edward Babiuch. W tym czasie najostrzejszymi narzędziami propagandy są media. Społeczeństwo broni się więc jak może przed fałszowaniem rzeczywistości. Nie kupuje prasy, a w czasie emisji dziennika telewizyjnego demonstracyjnie spaceruje po ulicach. Ja robiłem propagandę wojującą. Ja właśnie strasznie denerwowałem przeciwnika, bo ja nie byłem tym, z kim oni się dotychczas stykali, czyli z takim partyjnym nudziarzem, który klepie formułki, tylko ja tam wprowadzałem element walki, szaleństwa, a przede wszystkim trzymałem się faktów. No różne rzeczy sprawiały, że moje pojawienie się na forum publicznym stanowiło jakiś przełom w sposobie mówienia władz do swojej klienteli społecznej. Jest to naturalne, że jeśli jedna strona sporu krzyczy wyło buzy sukinsyny, to druga strona sporu nie mówi: kochani, no troszkę chyba przesadzacie, tylko mówi: wrzeszczy, wy jesteście gorsze łajdusy i wasza mamusia jest taka łopaka. Ja byłem nietypowy w tym rozumieniu, że moi koledzy z partii na ogół publicznie prezentowali się jako gołąbki pragnące porozumienia, a w ciszy gabinetów ryczeli dochrzanić tej Solidarności. Ja zaś miałem jakby pozycję odwrotną, że w ciszy gabinetów ja byłem gołąbkiem pokoju, który chciał reform porozumienia, a publicznie pokazywałem zęby, zresztą już wtedy sztuczne. Na propagandowe hasła o reformie gospodarczej, która miała stopniowo wyprowadzić Polskę z kryzysu, reagowano już obojętnie. Społeczeństwo coraz mniej interesowało się polityką, chciało normalności, godnych warunków życia i poczucia stabilizacji. Kiedy w 1988 roku wybuchła fala protestów, władza wiedziała, że nie ma wyjścia i trzeba wyciągnąć rękę do opozycji. W lutym 1989 roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Natomiast przeprowadzone 4 miesiące później pierwsze wybory ostatecznie zamknęły epokę PRL-u. Nie chcę was straszyć, ale to nie jest tak, że w 1989 roku przestaliśmy czytać książkę o przerażającej treści. Propaganda była, jest i będzie. Mało tego, w tamtych latach wiele rzeczy mogliśmy rozpatrywać w kategoriach czarno-białych, kategoriach dobra lub zła. Teraz w świecie telewizji, radia czy mediów w ogóle dużo, dużo razy łatwiej jest ogłupić totalnie człowieka. Kiedyś takie plakaty propagandowe rozlepiano na słupach ogłoszeniowych i murach. Bądź czujny wobec wroga narodu. Ja troszeczkę zmieniłem na nim treść. Bądź czujny wobec wroga twojego mózgu. Wiecie, o co chodzi? Żeby nikt, bez względu na system polityczny, nie był w stanie wmówić nam tego, co do czego nie jesteśmy przekonani.